To jest grane. Będziesz młotkiem mi rzucał. O, halo! Nie! Nie! No Kasper! To ja muszę to zobaczyć. Kasper, co to zwaliłeś? Co? Witam wszystkich moi drodzy bardzo serdecznie. Ja jestem Zet i witam dzisiaj w kolejnym odcinku z GTA. Moi drodzy, po dłuższej przerwie dzisiaj ze mną Cacper. Hejo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tomasz. Siemano. I Boost jest z nami, no. Siema. I zaczynamy, Kasper, co my dzisiaj gramy? Kasper, wszystko musisz tutaj opowiedzieć widzom, żeby naprawdę nie było lity, nie Kasper? Dokładnie, więc już opowiadam. Uwaga, mianowicie kontynuujemy jeszcze stare bardzo przygotowanie do napadu, które robiliśmy w sumie jeszcze na ostatnich odcinkach z GTA, tej razem oczywiście z Kubą i też z Boost chyba też w nich był. Także jest to już bodajże czwarte przygotowanie do tego napadu, ile się nie mylę. Także już jesteśmy bardzo blisko napadu, teraz musimy tylko poczekać, aż ci oto przystojni panowie, zwłaszcza ten w świecącym kostiumie, sobie pogadają i po prostu będziemy robić to, co zaraz nam rozkaże misja. Dokładnie, dzisiaj jest oczywiście Kacpra kamerka, tak więc Kacper, możesz pomachać. No i ogólnie pisaliście też dużo, że wolicie jak jest Kacpra kamerka, tak więc posłuchaliśmy się was, więc teraz na każdym materiale będzie Kacpra kamerka, no nie Kacper? No wiadomo, nigdy inaczej. To Kacper, przydzielaj tutaj do każdego co tam chcesz i my już zaczynamy. W takim razie. Co ja przydzielam? Lecimy, rozpocznij misję, co ja was będę przydzielał. Dobra. Nie no dobra, wszystko git, lecimy z koksem. O tak, lecimy. Co tam Boost, powiedz nam, bo ty jeszcze nam zapomniałeś chyba się odzywać, co Boost? Nie, to zaraz. Ekipa naziemna. Halo. Tomek też nic nie mówi, więc. Ja chcę być z Kasprem. O, to jest. No właśnie, także trzeba jakoś pozmieniać tutaj, żebyśmy byli razem. Tomek idź. Dobra. Chodź za mnie. Znaczy, nie. Tutaj gramy 2-1-1, więc nie będziecie razem. Dobrze mówię, Kasper? Weź sprawdź. No tak. Halo, dobra. Ekipa naziemna, dołączam. Dawaj Tomek, dawaj Kuba do mnie. Dobra, jesteśmy. Bo tu Kasper widzisz jest 2-1-1, więc wy nie będziecie niestety razem, chłopaki. 2-1-1-5. Cześć, weźmy te same stroje. Dobra. No, o. Stary, taka dobra, koszulka! O, idealna taka koszulka, stary, bierzemy. Cześć. Bez o, in. Gitara. Uliczny bojowy. Jakie maski? Jakie stary, brzydkie to jest. Ja biorę bestię. O, dawaj takie, pasuje do koszulki. To czekaj, to koszulkę to... stary wezmę. Halo, gdzie jest moja koszulka? Bez... Ty ta... Dobra, ja taką sobie biorę, dobra? Będę trochę się rozróżniał? Nie. Dobra. Styl masek, jeszcze twoją. O, stary, dobra, lecimy z koksem, super, zaczynamy. Gotowy, Kuba klikaj gotowy i lecimy. Dobra, mam Banshee i lecimy. Good luck, gitara. Tak. Wiadomo. No i napiszcie właśnie, moi drodzy, co jeszcze myślicie o tej ekipie. Co myślicie? Ja myślę, żeby na pewno stąd Kaspra wywalić. To jest najważniejsze. No, bez kity trzeba wywalić tego frajera. A kto to w ogóle jest? Kto prowadzi? Nie jestem. Halo, ja prowadzę. Dobra, już wiem. Wsiadamy i lecimy, guys. Dobra, halo, kto tam jakimś dziwnym autkiem? Moją w sumie jakieś szybsze autko, ale insurgent zawsze spoko. Kasper, fajny autobus. No, stary. Przynajmniej nie muszę się przejmować innymi autami, nie to co ty. Jak chcecie się przejechać takim autobusem, piszcie do Kasper. Wiadomo. Dobre wrażenia gwarantowane. Z Kasprem to zawsze są dobre wrażenia, guys. Halo, poślizg. Tak, Kasper jeszcze mieści kierownicy przy okazji. Wy też macie tą muzyczkę z GTA? Taką? Tak. Dobra, halo, co to za jakiś bustalon nas wyprzedza? Czekaj, można wstrzelać tu? Nie. Chyba można. Proszę nie strzelać, panie kierowcy. Ale go laguje, co? Mi go laguje. No. Oj, halo. Dobra, o czekaj, patrz na to, patrz. Tylko żeby nam zaraz policja nie zaczęła ścigać, bo nam może wywalić misję. Dobra, to już nie będę tak robił. Dobra, okej, okay, lecimy. Teraz na autostradzie spędzimy 6 km. Tomasz, trochę ci, za cicho słychać, moim zdaniem. Tak leciutko. No, musisz trochę ogarnąć tam. Musisz głośniej mówić. No, po prostu, bycie głośniejszym. Powinno być lepiej. Oj, jest, tak, już jest lepiej. Bo jednak GTA jest teraz głośniej zagłuszać. O, ale ładne tereny, co Kasper, my to uwielbiamy. Super, o, co ty zrobiłeś? No bo jakiś w ogóle słup, którego się zniszczyć nie da, ty. O co chodzi? Dobra. Lecimy. Ale po nie co komu drogi, jak masz insurgenta? Stary, jak my skaczemy tym różowym kondonem? Czekaj. Mówię, po co komu drogi? Ja jadę na skróty. Ale głupia muzyczka leci, nie lubię jej.
No, taka trochę dziwnawa. A co, nie można być szyć? No można. Zawsze można. Albo zmienić. Można wszystko. Zmienić czy nie? O halo, gdzie ja pojechałem? Przecież ja przez rzekę się nie przedostanę tym autem. Aż takie dobre ono nie jest. Niestety woda zabija od razu pojazd, wie ta. Dobra, woda to jest autokiller. Happy birthday to you. Do you. Oh yeah. Kurde, świrują z tymi drogami po prostu. Zamiast tam dać helikopter czy coś, to nie, jedźcie tymi autkami, popierdzielajcie. Właśnie, moi drodzy, napiszcie, co myślicie o kamerce Kaspra, że jest dobrze czy źle. Piszcie, nie, Kasprino? Jest zarąbiście, niedobrze. Tak, ale muszą napisać, tak? Muszą napisać, jest ważne. Muszą. Bo to, że ty, Kasper, mówisz, to nikt się tym nie interesuje. Ważne, co widzowie mówią. Ile macie do celu? Żartuję, Kasper, 2 kilometry. 3,5. To ja mam 2. Niecałe. Nic. A oczywiście to ja, jak dojadę, to się zabiję, znaczy 2 razy i was tepnę. Ale wtedy. Całkowicie się inaczej gra, nie? Jak jest cała ekipa, tak mi się wydaje. No wiadomo. A wy wtedy z randomem graliśmy cię pierwszym razem? No tak, jakiś random nie, był. To jest przerąbane z randomami. Ej, przegrał nam misję, nie Kasper? Kiedyś no tak, jeszcze odwalał jakieś dziwne rzeczy. Tak, no to jest to było tego. Dziwne. Dobra, ogólnie moi drodzy, robimy teraz właśnie przygotowania do napadu, aby właśnie zrobić na odcinku cały napad, tak więc wbijajcie, bo za niedługo też będzie robienie całego napadu, bo teraz są przygotowania, jak skończymy te przygotowania, to następnie będziemy robili właśnie sam napad, więc to myślę, że będzie dużo ciekawszy i na pewno będzie trochę więcej emocji. Mam nadzieję, że tak, wtedy też pewno. Chłopaki przyjdą, żeby tutaj z nami pograć ten napad, co? Tak jak mi się wydaje. Muszą przyjść. Tak. Dobra. Tak. Co jest taki... Jak przyjdzie przelew na konto, to tak. Tak jest. Tak, nie chciałoby się. Opa, wow. Traktor. Stary, jakbyśmy z tej z góry spadli, to naprawdę byłby przypałowa akcja. Nie? A tam przypał. Co my w ogóle mamy robić? Zajmij pozycję, zajmujemy pozycję, Kasper. Ja już jestem. Kazali nam zajmować kilometr lecimy. Sorry, dobra, czekaj, ja rzucę grenade'a. Teraz jest jakiś no nowy Pana to. Gdzie ten grenade? Wow. Za nami. Nice. Koktajl Mołtowa. Wow. Dobra, pad, albo dobra, nieważne, chciałem zrobić coś głupio. Lol, co to jest? Gdzie my jesteśmy? Woo! Takie tam bardzo naturalne zachowanie auto, oczywiście. Dobra, i chyba bym się bardziej tam. Tam, no, halo, co za jakieś krzaczki, przez które nie mogę przejechać terenowym autem? Takie tam auto 500 koni mechanicznych nie przejedzie przez 2 krzaczki. Ale wy macie tutaj do mnie dojechać. Nie no, tutaj mam dojechać. No nie, mamy być na tej pozycji. My mamy zająć pozycję tutaj. A dobra, przepraszam, bo każdy ma inne. Ja zaraz przyjdę. Słuchajcie, bo wy macie oddzielne, a my mamy razem z Kasprem, bo no właśnie, to jest podzielone tak, że wy gracie sami, że tak powiem, w tej misji. Ja muszę udać się do punktu. Tak, wy macie całkowicie inne niż... po prostu macie inne rzeczy, tak? Ja już jestem przykampiony na kamyczku, czekam. Tylko my z Kasprem mamy chyba to samo, nie? Bo my, taka... No tak, tak, tylko my. Co ty grasz? That's my klakson. O tak. No, więc niestety chłopaki, no nie ma kopa między wami. No szkoda. O tak, dobra, ale halo, ile ci obserwatorzy będą jechać, że ja się tak kulturalnie spytam? Ja już jestem. Ja już do 300 metrów. Zaraz ci z pancernika. No. Ej, Kasper, mogę wejść z auta? Nie wiem, nie ryzykowałbym ogólnie. Nie, wysiadać musicie, bo to ze snajperki się leci chyba. Przynajmniej ja mam taką misję, bo normalnie nie mam kupionej snajperki, ja tutaj dostałem. Dobra, panowie, spróbujmy zagrać tak, żeby nie zużywać tego. Co, odjadę autem? Nie, nie musisz, Kasper. O, dobra. Żeby był ten żółty punkt widoczny tutaj, o. Słuchajcie, grajmy może tak, żeby życia drużyny nie zmarnować, bo to jest, wydaje mi się, że najważniejsze tutaj. Bo jeżeli zmarnujemy, no to później będzie dobra, ciężko. Dobra, wy się tam bijacie. Chyba wsiadaj, bo musimy jakiegoś Bensona ukraść. Wy jesteście ekipą naziemną? Tak, jesteśmy ekipą naziemną. Można już strzelać? Cześć, bo, nie, aha, bo my nie możemy, nie. Tak, my mamy ich osłaniać. Wow! Więc wiesz, strzela i taki inny. Ja nie mam... Ale lipa, Kasper. Ja nie mam broni. Nie mam broni. Jak to nie masz broni? Dobra, chodź Szomek tam do nich. No, co się stało? Aha. No, super. Co, kto zepsuł? Technika ulega. A, bo wy zniszczyliście ten samochód. Co ty gadasz? No, bo samochód tam jest, taki musicie go zawinąć. Fajny odcinek. To jeszcze raz. Szybki restart page up oczywiście.
No trochę. No i gitara. Ale co? No Kasper, no Kasper zawsze świruje ogniem. No właśnie, musi tam wyjść na piątkę. Dobra, to spokojnie, to zrobimy tutaj bez niszczenia. To ja mam pomysł, jakich ogarniemy. No tak, jak? Ludzie. Minigun. No uważaj ten samochód, serio. No właśnie wiem, bo miniganem też pojedziesz kurde pół sekundy i nie ma tego autka. W ogóle jak tam z młotkiem sobie stoi, Kuba? No właśnie, jakiś agresor. O właśnie teraz, właśnie ogólnie Tomasz, jakbyś mówił teraz, jak przed chwilą właśnie mówiłeś takim głosem, to byłoby lepiej, bo właśnie może być trochę za cicho, obawiam się, dlatego. Będę się starał. Tomek, fajną postać zrobiłeś w GTA. Ja tą postać zrobiłem tak, że kliknąłem 4 razy Enter i mi się założyło od razu. No i fajnie. Dobra, bojowy karabinek, lecimy. Czy mam też auto? Tak, dokładnie. Poczekajcie, bo ja to muszę dobiec. Otóż. Kuba, co sądzisz o tym traktorze, który tam stoi niedaleko? Tomasz, co ty z tym traktorem świrowałeś? Czyżby ja? To ja nie wiem. Co Tomasz X traktor. Ja orałem pole, jak nie patrzyliście. Tomasz, orał pole, jak nie patrzyliśmy. Orał pole na traktorę. Hop, siup. Orał pole. Cesper, Cesper. Po prostu. Cesper. Dobra, ja już no, mogę. O, ty. Nie mogę cię walnąć, szkoda. No i dobrze. O, halo, co mu tam... Dobra, nieważne, jest jakiś zbugowany koleś. No, ej, lecimy, strzelają. Spokojnie. No, strzelają. Już nie będą się na nas patrzeć. Ja tylko z młotka latam. Właśnie, Kuba z młotkiem zlata. Ej, Kuba, pilnuj wejścia. A gdzie jest to wejście? Spokojnie. Dobra, czekajcie, guys. Dobra, nice. Lecimy, lecimy. Dobra, mam brom, mam jedną, mam obrzyna jednak. No tak, dobra, jest git. To jest Kasper, słaba broń, ale coś tam zawsze będę dawał, nie? Możesz no, tak, chyba pozbierać broń, wiesz? Co mówisz? Że możesz z nich pozbierać broń. To też jest fakt, to też jest fakt. Ale jak na razie nie zabiliśmy żadnego przy nas. Nie, no właśnie no, ja... z nich nie wylatują żadne bronie. A, dobra. Ale spadłem. Macie już ten to autko? Właśnie nie, bo to trzeba gdzieś tam jest to autko daleko. Dobra, chodź. Sary, pomocy. Tylko nie umrzyj, chodź tu. Dobra, i spokojnie. O, tu leży kałach. Bierz kałacha. Gdzie jest? No tam z tobą był. Tylko nie skąd oni do mnie kurde strzelają. Mam kałacha. Dobra, sper. Dobra, lecimy, bo musimy zgarnąć wszystkie auta, nie? Dobra, to są te dostawczaki takie. Dobra, ty bierz tego, ja zgarnę tego niżej zaraz. Dobra. Tylko poczekaj, bo się muszę schować i lekko podleczyć. Bo oni nas słabo kowerują. Ej, to nie jest już taka. A masz przekąski kupione? No mam chyba, co ja Tomek, Tomek, co teraz masz zrobić, bo ja, ja mam ukraść tego technikala. No tak, to nie jest aż taka prosta misja, tak myślę. Ukraść technikala? Nie. Tak, tak. Dobra, to chodź ze mną tutaj. Czekaj, nie mogę, bo na razie pociąg jedzie. Dobra, spoko. W środek bitwy ja sobie palę papierosy, dobra, żeby odnowić sobie życie. A papierosy też tak działają? Tak działają. Chociaż nie, papierosy jednak zabierają. Cześć, dobra, to smutne. No Kasper, coveruj mnie, Kasper, coveruj mnie. Ale Kuba, ja muszę mieć drugą muszę wziąć, to nie ma tak, że tylko ty bierzesz. Wyjeżdżaj sobie stąd szybko. Ty jedz, ja? Oni cię będą coverować. Dobra, coverujcie mnie. Poczekajcie. Wjeżdżamy do tego już? Czego ta auto są? Ej, chodź mi pomóż. Tomek, bo ja tutaj mam... Dobra, dawać. Biegnę. Ja cię osłaniam tyły, ja cię osłaniam. O kurde. Dobra, mam go, mam go. Dobry kierowca, Kuba, czy tam Kasper. Chodź. Gdzie mamy z tym wyjechać, Kasper? Czujki muszą gdzieś dojechać do technika jakiegoś. Kasper, bo my z tobą mamy czekać. Dobra, patrzcie, mamy. Jedziemy Kasper. Ja pierdzielę, 8 dobra, kilometrów, jedziemy. Guys. Ale patrzcie, którędy, tym co wyjedziecie, ciężko będzie. No ja wiem, damy radę, stary, luz. Luz i pieroga. Ej, ale jedziemy. Ja nie dam rady, halo. Kuba. A kto prowadzi? Wierzę ja w ciebie, prowadzę, no, my... No, my czekamy na nich. No my mamy dwie, stary, jak my kto u nas może prowadzić? O co chodzi? U nas prowadzimy sobie we dwóch. Dobra, lecimy, Kuba. Dobra, się wiesz, dawaj, wiesz. Ja będę się starał czekać mniej więcej na ciebie. Poczekajcie. No właśnie wiem, dlatego... No halo, halo. Dobra, leci, Kuba. Kuba leci. Dawaj, lecimy. Cześć, holujecie. No raczej holujecie. Czemu ty jesteś szybszy od nas? No bo ty masz jakąś podziewną terenówkę, nie wiadomo co. Ale po jakie działko, gościu. Mam zacząć strzelać? O Jezu, 8 km musimy tym jechać. No, no właśnie, no też na to zwróciłem uwagę, że trochę za dużo. Oj, proszę nas nie pchać, panie kapsu. Ja może ja lubię pchać. Proszę, proszę mu przebrać się przez opony tam po dziurach. Ale o co chodzi, że mam szybszą ciężarówkę niż autko? Ej, dlaczego ja zawsze jestem z tyłu, guys? Nie wiem. No bo...
Ty osłaniasz tyły. Nie wiem, Kuba. Właśnie ty osłaniasz tyły. No jak mam osłaniać, jak ja pistoletu nie mam? Co jest grane? Będziesz młotkiem ich rzucał. O, halo, Kuba! Nie! No Kasper! Ja muszę to zobaczyć. Kasper, ja co to zwaliłeś? Co? Trzeba pomóc, czekaj. Zaraz jadę. Chłopaki, idę na pomoc. Pomagaj. Dobra, dołem jakoś przejadę, dołem przejadę. Dobra, dołem niech przejdzie, chodź, wsiadaj. Ja jadę dołem, guys. Poczekaj, Tomek, poczekaj. Co to w ogóle było? Czekaj, Tomek. Wow, jakie drifty. Ej, to czekaj, my też pojedziemy na skrót. O ja. Ej, nie, to chyba będzie najbardziej biegowy odcinek. O nie, halo. Dachuję, chłopaki. Nie ma to jak dachować ciężarówką. No, i potem się wywrócić i nic się nie stało, nie? Ja jadę! O! Tomek, zjeżdżam. Tomek na skróty. Ale ty się dobrze trzymasz, Kuba leci tyłem. Dawaj, fajnie. O nie. A gdzie ma ciebie popać? Gdzie ma... Ja mam do góry wjechać? Ej, tu jest ziomek. No tak. Nie, na dół, Kuba, na dół. Nie jeźdź na dół, patrz w drugą stronę, co jest. A, woda, no. Do przodu woda. Ej. Co, ja tu ściągam jakichś czarnuchów, ale... Jest źle ogólnie. Dobra, jedźcie do mnie, guys. Jedziemy. No dobra, Kuba, ja ci pomogę. No. Dawaj, ja do ciebie, Kubuś. No Boże, co dawaj, się dzieje? Dawaj, popchaj go tam, żebym wyjechał, dawaj. Popchaj go. Tam nie da rady. No kurde! Ty gadasz. Kuba, dojdziesz? Dobra, ja daję radę prawie. Nie, jesteś na drodze, Kuba? Jestem na drodze. Cześć, idę po... Dobra, dawaj, to jedziesz, to na ciebie czeka. Jak ja sam nie mogę podjechać tutaj? O kurde. Bo tu masz jakiegoś baciwnego tego typa, cześć, ja czekam na dole, ja nie będę jechał do końca, źle. Bo to nie ma sensu. Tomaszu, nie dojedziemy. Ja mam z nim wyjechać, guys, co jest? Nie pomóż nam. Nie, dobra, ja wam zaraz czekaj. Pomogę. Czekaj, damy sobie radę, już sobie daję radę. Dobra, mamy. No tak się śmieję, mamy 4 minuty tylko. Ej, właśnie, tak. 4,5. Ej, bo to serio jest czas. Lol. Kuba, gdzie ty jesteś? Dawaj, jedź. Co się dzieje? Sarno, zabłądziłem, nie wiem gdzie pojechałem. No Kuba, gdzie ty jesteś? O co chodzi, że on idzie w górę? Dobra, już widzę drogę, guys. Kasper, zaraz... co ty zrobiłeś? Jechać. No ale co ty? Bo wiecie dlaczego tak się stało? Bo Kasper mi zablokował drogę i ja mówię... To wszystko wina Kacpra. Ja mówię, Kuba, nie. czekaj, ja ten pewnie wjeżdża z pantofla. Ty osłaniasz tyły. Nie wiem, Kuba. Właśnie ty osłaniasz tyły. No jak mam osłaniać, jak ja pistoletu nie mam? Co jest grane? Będziesz młotkiem ich rzucał. O, halo, Kuba! Nie! No Kasper! To można tylko powiedzieć, jakby, sorry, mamy taki klimat, no niestety. Zły Kasper. Nie, napiszcie w komentarzu, kto zawinił w tej akcji. Moja mama. Kasper, ludzie, Kasper się zatrzymał, ja mówię, ja nie zdążyłem zahamować, bo mam za wolne auto. Kasper się zatrzymał na środku drogi, a czemu nie? A się zatrzymał dzisiaj. Dobra, dzisiaj jedziemy tyłem. Na obiadek do mamusi. Dobra, lecimy. Halo, bus. Dobra, Kuba, dawaj. Dobra, daję. Dobra, ja... Ja bym to zresztował, przecież my tam nie dojedziemy. Damy radę. Dobra, nie, chłopaki, pomocy. Resetujemy to, bo ja znowu spadłem. Ja nas resetuję. Boże, dobra, to resetuj. O, mistrz. Podejście numer 3. Podejście numer 3, proszę państwa, lecimy. O, tak. Dobra, jak lecimy z kosztem. Nie, numer... Dobra, 33. Dobra, page up. Dobra, teraz chyba wiem... PU to jest page up. Dobra, teraz ja jadę przed Kasprem, dobra? Nie, PGUP to jest page up. Ja jadę przed Kasprem, guys, teraz. Dobra, Kuba, nie stresuj się, jak coś, teraz ja cię będę pchał. Dobra. Teraz ty będziesz wyjeżdżał za... Ja w ogóle nie zauważyłem tego czasu. Ale musimy jechać przodem, bo później będą, wiecie, będzie źle później. Ja nie zauważyłem tego czasu w ogóle. Musimy jechać przodem, bo wy nas musicie popychać w razie czego, jakbyśmy nie mogli wyjechać. No, to prawda. No nie gadaj, znowu dobre damy radę. Dobra, na spokojnie, panie i panowie. Lecimy z koksem. Nie gadaj, że my to musimy od nowa robić. No chyba musimy. Kasper. No co ja? A nie, już mamy gotowe, tylko wsiadamy do auta. A no, wsiadamy. A to git. Się. Tyle dobra. To ja prowadzę, czy ja? Ja mogę prowadzić? Na ty prowadzę. Dobra, to ja biorę tego na dole znowu. Nie, czekaj. Ale na działku. Tak, wiem. Weź sobie tą kamizelkę zbierz. A nie, masz na fulę. Nie, mam kamizelkę. Dobra, lecimy. Tylko 8 kilometrów.
Kto teraz bierze od tyłu, ja czy Kasper? Mamy 7 minut. Ej, kto bierze od tyłu teraz, guys? My, chyba. My pojedziemy. Kubuś, chodź. A uwaga, ostry zakręt o 90, nie, 90, Boże, to jest 180 stopni. Dobra, pchamy. Ej, ale bez przesady, bez przesady. Kasper, weź się spokój, bo ty zaraz krzesło spadnie. Czyli papa, ja to zrobię. Ej, Kasper. Tak. Weź się spokój, bo tak się trzęsie, że zaraz krzesło spadnie z tymi swoimi reakcjami. Jak my tam nie dojdziemy, no, w właśnie. Dobrym stanie. Zaraz sobie nogę połamie i będzie smutno. W dobrym stanie, po no, czekajcie na Kubę, no bez przesady, nie leć mi tak. Ej, poczekajmy na kolegę. Dobra, ja tu będę palił gumę. Za czym mi opona pęknie. Jak myślicie, jakbym rzucił minę zbliżeniową gdzieś na drodze, to byście się zdenerwowali? Nie, spokój się. Myślę, że tak. Okej. Okay. Myślę, że na pewno tak. No i znowu zaraz się Kasper zatrzyma i znowu przegramy. Okej, okay, skoro Kuba, chcesz. Kuba, zjeźdź trochę nam. Nie pchaj. O tak. No co jest? Oh yeah. Kasper, dawaj zatrzymaj się, Kasper. Nie. Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka. Konduktorze, łaskawy, jest dobrze. Byle nie do Warszawy. Super. A nie. Na krawędzi, nie? Nie, Tomek. Patrz, co się dzieje. Tomek. Gdzie jesteś, a dobra. I lecę, patrzcie teraz ja. O nie! Kuba, zatrzymam cię! Ale zatrzymuj się, zatrzymuj się! Zatrzymuj się! Nie, zatrzymuj się! Podnieś do wody! Wsiadaj do mnie, wsiadaj. Ej, chłopaki, bo mi się ciężarówka lekko... Ała! Nie... Czekajcie, poczekajcie na niego! Poczekajcie! Ej, to wy już jedźcie, bo my was dogonimy i tak później. Dobra. O Boże. Ale to wy musicie strzelać, to jak my mamy strzelać? Pa, Kuba, ja ich ostrzelam! Gasł zawiący! O fuck, zaraz mnie zabiją. No właśnie, oni muszą. Co wy, panowie? O kurde. Dawajcie, bo wy macie minigana na dachu. No. Dobra, lecimy. I leć, Kasper, już leć. Tomek, pomóż mi. Siadaj. Boże, ale... Ale ta ciężarówka, panowie, jest taka... Tak ciężko się nią skręca, że to jest jakiś szok. Naprawdę. No, żeś wiedział. A moja cała jest jeszcze przychylona na jeden bok, bo lekko ją dachowałem z góry 20-metrowej. Ej, dobra, mamy tylko 5 minut, zróbmy to. Boże, mamy tylko 5 minut, guys. Lecimy. Ej, chłopaki, czemu wy jesteście tak z tyłu znowu? Nie wiem. Wyjdziemy tutaj przodem. Kubikson, chodź. Ja jadę, ale to jest za wolne dla mnie. Dawaj, Kubson. Może jak za wolne. Strzelaj do nich. Kasper, ty masz jakąś szybszą po prostu. No nie, bo tutaj... Zamiana? Dobra. Nie no, nie, mamy tylko 4 minuty prawie. No i... Dobra. 4,5. 4,5, no. Dać, panowie, czekam trochę na was. Nie do tego. Ej, halo, bo ktoś do mnie strzela, tak się na nas poczekałem. Ja ich zaraz wyjaśnię. Pamiętajcie, że życia nie mamy. Nie, ja ci pomagam. Ja ci pomagam, Kasper. Nie ma problemu. Dobra. Joj, bez przesady. Nie pomagaj aż tak. Będę pomagać. O, dzięki, Kuba. Już nie żyję już. Proszę nas nie pchać. Bez przesady. Tego zielonego, bierz go. Ty do przodu patrz, a nie. Dobra, Kuba, nie ta strona. Patrz, gdzie skręcasz. Dobrze, dobra, jadę, dobrze jadę. Dawaj, jedź. Dobra, jedę. Ja muszę im pomagać tam. Ja dobra, to co, śpiewamy? Jedź, co? Byle nie do Warszawy. O nie. Konduktorze, łaskawy. Byle nie do Warszawy. Oh yeah. Wow! Tak, ale ty masz piękny głos, Kasper. Halo? No nie, halo! No co się stało? Jak jeździsz? Dobra, brońcie mnie, bo ja mam 0 HP, co? Dobra, jest, lecimy z koksu. Co? Naprawdę, Kasper? O Boże, koleś władował mi od razu na ryj cały magazynek i umarłem, a miałem cały pancerz. Podejście numer 4! Miałem 100% pancerza i koleś mnie zniszczył dosłownie w pół sekundy. Po prostu cały magazynek bym nie władował w pół sekundy. Miłego montowania, Kuba. Okej, to było złe. Kuba, halo. Jestem.
O Boże. Ale to, wiecie co, wiecie co, ja chyba to daję już do montażysty w tym momencie, już do niego piszę, żeby to montował. Ty masz montażystę. Lol. Mam montażystę, ale nie zmontował ani jednego odcinka jeszcze. Znaczy... A, to dobry montażysta. Nie, jeden już zmontował, tylko... Tydzień na niego czekam z Clash Royale, dlatego tak długo Clash Royale nie ma. Ile ty mu płacisz? Myślę, że to porządne pieniądze są, jak on tak się stara. No, takie tam 200 zł. Chodźcie, odsuniemy te auta pierw, bo tutaj potem nie będę mogli wyjechać. Słuchaj, może ja... Po tej grze mam ochotę zaśpiewać tylko jedną rzecz. 20 za odcinek, Tomek. Ja mogę siąść na ten. Tomek? To dobrze, rozumiem. Słyszałeś? Albo dobra, tak, nie, ty powiedz, bo ty byłeś dobrym kierowcą. Ja jestem świetnym kierowcą. Bardzo. Ej, wydaje mi się, że Tomasza cały czas troszeczkę cicho słychać w porównaniu do was. Nie wiem, czy wy macie to uczucie. Prawda. No przepraszam, ja z tym już nic nie mogę zrobić. Dobra, wy tą ciężarową pierwsi jedźcie. Nie, Kuba, niech pojedzie drugi. Dajcie mi pojechać pierwszemu, naprawdę. Tak, wiem. Jak następnym razem, jak zginiemy, to ja wam śpiewam kurde z Hello Darkness, my old friend, nie? Ej, widziałeś to? Ja tak widziałem. Ej, Kuba, ty, ale ty mnie aż tak nie pchaj. A ci zaraz drifta wyjadę. Ja chciałem jeszcze idę sobie pierwszy przypadek. Typa, ja zaraz na to tu... Co tyle objadę? O, ty. Ej, ale weźcie, no bo musimy to dzisiaj zrobić. No nie, Kacper! O nie, o, halo! Co jak ty się, tu utrzymałeś, Kacper? Zobaczymy wam całą moc stawę i wy tylko sobie przyjedziecie. Jak ty... No tak. Dobra, jej, dawaj Kuba, nie świruj pawiana, aż tak, tak są mat. Kacper, jak ty się tam jak ty to wydryftowałeś? Kurde, moje triki za. Ale triki, dobra, nie? Jedźmy razem, Kacper, żeby co, żeby się jakoś obronić po dwójkę, będzie o coś lepiej. Dobra, dawaj. To poczekaj na mnie. No halo, co ty tak wolno jedziesz? No bo się zaklinowałem, bo mnie zepchałeś. Halo, dawaj, my jest my old friend. Cześć, ja to zaraz zaśpiewam, pa. Jestem crazy. Hello. Dobra, cicho, ja robię podkład i zresztą. Nie, tak. Kacper, ja robię. Masz, co się dzieje? Dobra, Kuba, dawaj. Dobra, cicho panowie na chwilę, ja z Kacperem robimy śpiewanie. Ja robię Kacper podkład muzyczny, już to co? Zaczynamy? Ale co ci mam śpiewać? Ale chciałem do Hello Darkness My Friend. No wiem. Co mam C4 na tym, na plecach ciężarówy? Ktoś mi to wyjaśni? No właśnie o to chodzi, Kacper, ty to będziesz śpiewał, a ja ci podkład robię. Co, pod Hello Darkness? Ale jedźcie, bo my jedziemy pierwsi, już jesteśmy dość daleko i nie mogę stawać. Słuchaj, daj im się zabawić. Dobra, to co, Kacper, śpiewamy? Dawaj, zaczynaj. Dobra, to ale... Cześć, was piszę, spisałem sobie słowo... O nie! Nie! Kuba, rip. Dałeś radę. No właśnie... Stary, jestem zablokowany na drzewach. Czekaj, wysiadam, idę ci pomóc. Chciałbym to zobaczyć. O nie, nie mówcie, że... Proszę, nie. Czekaj, ja to zrobię. Co? No. O, przepraszam. Oj, tak bardzo wow, że umarłeś. Czekaj, ja to robię. Aaaa. Dobra, damy radę. Czekaj, Kasper, cię jakoś stary pcham. Jestem pod kołami. To jak mnie pchasz, jak jesteś pod kołami? No bo jak mam cię inaczej pchać? Halo, tylko... O nie, przegraliśmy. Co się stało? Podejście numer 5! To ty, Kasper? Co ty zepsułeś auto? Darkness, my jedźmy teraz normalnie, dobra? Kto ten? Kto zepsuł teraz? Dobra, cicho. Skupcie się. Dobra, skupcie się. Teraz naprawdę, full focus ja, już normalnie. Ja robię podkład, Kasper, śpiewaj. I co, nadal mam ten? Tak. Ja ci robię podkład do Hello Darkness, my friend, dawaj. No to rób podkład. Darkness, my friend, I've come to talk with you again. Because the vision's awfully creeping. Oh, if it sits while I was sleeping. Dobra, cicho. Dobra. Już koniec tego, stary. To będzie dobre. Co to w ogóle było? Sobie pośpiewali. Nie, ja jeszcze nie umiem śpiewać i w ogóle pokazuję moje umiejętności teraz. Dobra, ale teraz naprawdę skupcie się, już nie świrujemy pawiana. Dobra, lecimy z koksem. Proszę się ogarnąć, się nie biegać. Wiecie, ile już odcinek trwa? 30 minut. Ile? O kurwa. Fajerwerki! To co? Miłego montowania. Gramy. Aha! Co ja robię? Ja jestem idiotą! Wziąłem sobie auto i zacząłem sobie jechać. Jakieś zwykłe auto wziąłem i zacząłem sobie jechać. Gratuluję ci, Kuba. Też zacznij jechać, Tomek, bo mnie nie... Dobra, Kuba, chodź, bierz tą ciężarówę. Bierz to.
Dobra. Nie bij tym młotkiem, tylko weź to, a ja już jadę tam drugą. Dobra, stary, robię to. Dobra, gitara. Ej, właśnie, moi drodzy, jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, to jakie hasło? Dajemy Tomkowi wymyślić hasło, bo Tomasz pierwszy raz z nami nagrywa, czyli to jest jego debiut na tym kanale. Tak więc, Tomasz, powiedz mi, jakie będziesz miał hasło. Ale fajny bober. Dobra, to jest, moi drodzy, jeżeli ktoś oglądał do tego momentu, to pisze, ale fajny bober. Ej, ale ten bób gryzie, czy nie? Gryzie, gryzie. O kurde, to lipa. Dobra, pozdro dla kumatych. Proszę mnie głaskać. Proszę mnie głaskać. Dobra, są chłopaki, teraz czekajcie, jakie było hasło? O Boże! Nie! Fajny, ale fajny bober. Fajny bober. Slini! Serio? Halo, co? Dobra, nieważne. Dobra, musimy zresetować. Nie musimy zresetować, tylko... Dawajcie, damy radę, damy radę. Dobra, dajemy radę, tylko przestańcie teraz grać, normalnie. I belly finiu. Tomek, nie, proszę nie jechać na skróty. Zobacz to. Nie wyjadę stąd. Boże, naprawdę? Naprawdę? Co się stało? Nie, podejście numer 6. To nie my. Jak ktoś mówi stare chińskie przysłowie do 10 lat ze sztuka, albo cing cang ciąg pałę ciąg, ale to między innymi. Dobra, lecimy z nie no, naprawdę, przestańcie. Nie, teraz to jest wstać. Chłopaki, wcześniej miał być full focus, ale rozumiem. Jeszcze wy musicie pawienicę dokończyć, także teraz normalnie. Ale to wina Tomka, on pojechał na skróty. No wina Tomka. Tomek to jest kurde ksiądz Tomas z mojej parafii. I Tomek to jest też agent. I to był Tomek. Naprawdę taki agent, że w ogóle nie wiadomo o co chodzi. Ja mam to bizmowanie i z tym trzeba siedzieć tamten biskup. On tak podchodzi od tyłu i mój czapeczkę zabiera, nie? To biskupowi. Kasper? Nie wiadomo, w ogóle co to jest agent, tak? Wrzucę zdjęcie teraz na Złotników Zeta. Nagrywamy. Takie no i fajnie. Ale, dobra. W tym momencie. A ja wrzucę. Zaraz powiem, dobra, napiszemy w komentarzu, ale fajny bober, dobra? O, no. Dobra. Piszemy, ale fajny bober. Napiszę, o kurde, gryzie. O. Proszę nie głaskać. Proszę nie głaskać właśnie. Bo gryzie i dostaniesz się. O kurde, bobry gryzą. Kasper, przywieź mi, proszę cię. Ja. Co tam się stało? Nie wiem właśnie co. Przejazd wam zrobiłem. Dobra. Dzięki. Czekaj, czekaj, czekaj. Naprawdę? A nie, już myślałem, że się ten gra włączyła. No dawaj. Kuba, dawaj. Proszę, siadam. Dawaj, Kuba, jedź, bo tyle wolniej jedziesz, także dawaj. Nie obrażaj mnie. Ale ci nie obrażam, tylko stwierdziłem fakt. Żartuję. Dobra. No nie, chyba restart znowu. No nie gadaj, nie bądź takim bobrem, proszę cię. No, zablokowałem. Weź mnie, stary, dobra. Musisz mnie popchnąć. Jeżeli mnie nie popchniesz, to przegraliśmy to. Popchnij mnie. Tutaj jestem. No tak, tylko że sam się teraz to zablokuje zaraz. No nie, popchnij mnie i ty wyjedziesz. Dobra, dzięki. Jest, jestem. Dawaj, jedź. Dobra, popchałem cię. Czekaj, teraz ja sam. Dobra, to czekaj, wezmę jakieś zwykłe auto i cię popcham. No, to będzie dobry pomysł. Czekaj, już tam idę. No tylko po co rozwaliliście te wszystkie auta? Teraz nie ma czym popchać Kaspra. No, dobra, naprawdę jest. Przez to, że rozwaliliście te auta. Comeback, Tomasz. Dobra, zaraz. Cicho, zdążymy jeszcze na spokojnie, nie Kasper? Już jadę, Kasper, na pomoc. 7 minut. Już jadę na pomoc. No. Na ciężarówkę po prostu wybuchła, nie wiadomo dlaczego teraz. I dobra, teraz już jedziemy normalnie, dobra? Damy sobie radę. No dobra. Ale ogarnij, Kuba, próbuję wyjechać i nagle samo zapoń silnika. No to jedziemy na drogę, to już damy radę. super taktyczka, co? Kasper, popchnij mnie, wyjadę. No, wpadłem i mój silnik się zapalił, nie wiadomo dlaczego. Próba numer 7. Lecimy, moi drodzy, próba numer 7. Ja mówiłem, do 10 powiem to wam, jest jestem dobrze. Ciekawy, jestem naprawdę ciekawy, kto obejrzy tak ten odcinek tak pięknie, jak dosłownie każdą minutę, naprawdę. Jeszcze Bober. Bober. Dobra, zobaczymy zaraz, ale kurde, ciekawe czy takie odcinki mogą mi się podobać, takie długie. Co myślisz, Kacper? Ja myślę, że będzie spoko. Ja myślę, dla że tych wytrwałych będzie. Widzów. Ale fajnie. Nawet nie dla wytrwałych, bo tu się tak dużo dzieje, że no. Chyba... cały czas się ten, coś musi być. Nie przymulamy dobra. Na pewno. Kuba, leci od razu po auto, tym razem, żebym ci nie musiał podstawiać, bo tylko czas głupio tracimy przez dobra. To. Dobra. To ja tym idę razem po tej górnej. Ja... Naprawdę, zachowujmy się teraz normalnie, tylko raz z Kasprem młotkiem walnę. Kasper, młotka! Dobra, nie robię tego. Mieliśmy grać normalnie, a tu ja świruję teraz. No tak. Ej, proszę poczekać, Tomaszu. Tomasz, i lecimy. Tomasz, daj głos. Hał. O Boże, a to jak to jest, daj łapę. A w Ameryce psy szczekają Borg.
Jak? W Niemczech to jest to... Borg. Skąd ty masz takie informacje, ktoś tak szczeka? Kał, kał. Tak, to Bob, jest Borg, Borg. Bob, Bob. Gdzieś indziej, chyba w Anglii Rofl, Rofl, tak. A w Ameryce ten, jak to było, jak ten Borg, Borg. A gdzie Bob, Bob? Stary, patrz jak miałem! Gdzie? Kuba! Proszę. No stary, a nie faj, nie faj, nie faj. Dobra, dobra. Właśnie nie, ty się znowu nie zablokowałeś, to cię pokrałem. Nie, proszę, nie. Nie, dobra, teraz jest dobrze, tylko Kasper coś świrował. Kuba o, od tyłu mi rżnął jak zawsze. No wiadomo, Kuba zawsze od tyłu. Dobra. Tego nie było, hashtag kapa. Kapo. Tak, kapa majster. Dobra, lecimy. Mogę jechać na skróty? Nie. Dobra. Dobra. To jedźcie szybko na dół, zobaczycie jak ja będę jechał na skróty, fajnie. Kuba, nie jedź na skróty, nie, proszę cię. Nie, już jedźmy teraz normalnie. To się nie skończy dobrze. Ostatni raz, panowie, dobra. Nie, patrzcie na mnie, patrzcie na mnie! Robię aleluja! Oj, zaklinowałem się. No to ja zrobię. Jak chcecie, zawsze możemy zrobić godzinę. No i Kuba, przegraliśmy grę. Ha, fajnie. Jak chcecie, możemy zrobić godzinę. O, patrz na dół. O nie, czekajcie, żyję. Żyje. A nie, nie żyje. Ej, dobra, no, teraz już... Próba numer 8. Teraz już tak kompletnie idziemy na prawo, na serio, dobra? No nie, Miesz, wy, nie, wy jesteście pewni, zastąpić. Że musicie brać obydwa? Tak. Te ciężarówki? Na pewno. Tak, na pewno. Nawet dlatego jesteśmy we dwóch. A może się zamienimy? Nie możemy się zamienić. A my, dobra, my już znamy trasę z Kasperem, znamy każde przejścia, nie Kasper? Dobra, tym razem tylko trzeba jest normalnie bez świrowania. No i tak i zaraz tak będzie. Dobra Kasper, skaczemy, ostatni raz! Ej nie, dobra, już ogarnę, naprawdę. No bo kurde, tak mnie nakręciłeś na to skakanie, serio. Kasper, ty byłeś tak nakręcony, kanion. Że ty na ledwo na krześle tam manewry robiłeś na tym krześle. Na scenogę połamałem. Dobra, aż mi kurde kostka pękła. Bus, halo? Tomasz, halo, ile ty masz wzrostu? Ja? No. Ty dobrze wiesz ile? 1,83 m? Ale pochwal się, pochwal. 6. Sześć, okej. Okay. A ty bus? 185. Mi się wydaje, że tak poniżej 181 to już są takie karły, no nie? Tak, super. Wiedziałbym, bo mu powiedziałem ile mam wzrostu, to teraz się będzie mścił. Kuba, ile masz wzrostu? 1,80 m równy. Okej. Okay. Ja mam chłopaki już 1,90 m praktycznie, ale dobra. No i fajnie. Kuba, pojedź dobrze, please. Ja mam, nie no. Kasper, ja mam równy 1,80 m, tak nie? Na serio. No tak. Kasper, się tam męczę, ja już jestem na drodze. Bardzo. Czekaj, kulturalnie ci wyminę, prawie. Ale zepchałeś mnie, stary. Boże. Po co to nie jedziesz normalnie, proszę. No nie, bo Kasper mnie zepchał, teraz nie mam jak wyjść. Dobra, Jezu. Dało się. Don't freak the baboon up. Okej. Tunel. Najłatwiejsza część tunel, tam się nie da jechać na skróty. Boże! Ale... Tomek! Cześć, ja to zrobię niechcący. Tak, chłopaki, popchać was? Nie. Czego nie? Zatrzymaj. Ale wiecie, że już złapałem rozpęd? Zatrzymaj się, Kasper, proszę. Hamuj! Chłopaki, już szóstkę włączyłem, sorry. Ten tir nie ma szóstki, on ma najwyżej piąteczkę. Chłopaki, nie gadajcie. Proszę, nie. Proszę, nie. Nie, no proszę nie. Was. Nie. Czekajcie. Drzewo. Jest, to drzewo mnie uratowało. Jest. Cześć. Wow! Ej, przed nami. No, stary, gdzie ja jestem teraz? Zobaczcie. Boże, Kuba, proszę naprawdę. Nie. Proszę, nie. Kuba, serio? Dobra, jedzie dobrze. Chyba. Nie, bardziej on jest. Tu gdzie ja się wcześniej zaklinowałem. Nie. Ja już jadę sobie, zobaczymy jak daleko uda mi się dojechać. Dobra stary, ja już mam orientację w tym terenie. Właśnie, znowu cały magazynek na twarz straciłem przy czwartej ten już życia razem z kamizelą. Dobra, patrz! Co się dzieje? O kurde! Dobra, jest na drodze. Jak Feniks z popiołu tym zgoczyłem. Ej, czekaj na nas, Kasper, bo tam zginiesz dalej. Ściągaj już. Ja zginę. Przed nami. Ja bym zginął, stary. Dobra. Słyszę wybuchy, to chyba nie znaczy nic dobrego. Żeby miał Kuba, proszę nas nie pchać. O tak. Dobra chłopaki, poczekam na was na tej drodze. Wal. Dobra. Jedźmy.
Dobra, gdzie wy jesteście? Już jedziemy. Jedziemy. Wow. Jedziecie, dobra, to już jest plus. Dobra, pokudę. jedziemy panowie. Gotowi. Biegu gotowi, stop. Wal już. Wal. Kasper Jolo, jedzie. Wali się no i fajnie. Ale tylko żeby ich zabić, a nie żeby wybuchli, dobra? Bo wtedy my też wybuchniemy. A tam. Kto powiedział, że nie mogą sobie wybuchnąć? Żebyśmy dokładnie razem z nimi nie wybuchli. A tam, jak wy wybuchniecie, to co? Więcej zabawy. Tylko że jak my wybuchniemy, dłuższy odcinek. No tak, nie będziemy mieć żadnych żyć. A wiecie, że prawdopodobnie, żadnych, gdybyśmy się naprawdę mocno skupili, byśmy to skończyli w 15 minut. Kto znowu nie. Powinniśmy już zrobić cały napad. No, serio. Kto teraz zepsuł? Znowu? Ej, nie! Naprawdę, widzowie, teraz jest do was duża prośba, żebyście, wiecie co, napisali, kto ile razy zepsuł. Kto ile razy zepsuł, moi drodzy? Ja chyba 6 razy. Próba numer 9. Ja raz zepsułem chyba tylko. Ej, teraz ja strzelam. O nie. A kto zaczął kółeczko... Dupa boli tutaj. Od tego siedzenia. Hello darkness, my old friend. Śpiewaj, proszę. O Jezu, dobra. To może wiedźmy jakieś wersje przebity. Zapisz? O Jezu. O tak. Nie wiem, będzie. Zaśpiewam wam Somebody Once Told Me. Somebody once told me the world is... Nie. Ja to jestem mistrzem śpiewania. Mnie to nikt nie pobije. Dobra, fajerwerki i lecimy. Ale co się stało w ogóle, Kasper? Ty kieruj tym razem. No bo wiesz, bo jakby, nie wiem jakby to powiedzieć, no coś wzięło i po prostu tak wybuchło na twarzy. Ale oni nie, serio, co się stało? Rzucali. Nie no, rzuciłem bombę i ją wybuchłem, kurde, nad moim autem. No, wymyślałem. Oj, widziałeś, jak z tego się celuje z pierwszej osoby? No, widziałem, spokojnie. Zrobiliście. Proszę was, naprawdę... Szybne jednej osobie komentarz, tylko żeby napisała, kto ile razy zepsuł w tym odcinku, dobra? Dobra, wysiadaj. Jestem pewien, że zepsułem was 6 razy, nie? Nie. Czekaj na mnie. Nie, Elo, ja tam pojadę. No i fajnie. Cześć, bo zaraz Kasper idzie. Jedź już. Nie, teraz Kuba. Ale Kuba. O fuck, dobra, jedź. No, też się tu zaklinowa. Tylko nie jedź na żadne skróty, dobra? Pojadę. Ej, mogę pojechać? O nie, serio, Kuba, jedziesz górą? Dobra, ja jadę z tobą górą. Ale dajcie sobie radę, już bez jaj. No przecież jestem za wami, chłopaki, co wy marzycie? No właśnie, wyświrujecie babuna, kurde, ta istotna. 10 razy sztuka. Właśnie. Ojejku, dobry, damy radę. Naprawdę, bez Kuba tym razem nie skaczemy. Zwolnij ty już, jak będą ludzie, to zwolnij, dobra? A, tak. Tomasz! Nie! Zginąłem. Tomasz! O nie. O Boże. Chyba nie umiem ująć w tą grę. Weź mnie. Czekaj, Kasper, wsiądę. Nie, gdzie? Halo! Idź do mnie! No czyście to! Nie ma mojej rakietki. Czyście to! Nie mogę. Tomasz, please. Jedź. Dobra. Tomasz, potrzebuję ciebie. Już jadę, czekaj. Powoli, Kasper, powoli. Co ty taki... Jakim cudem? Halo, okej, no spokojnie. O, strzelaj w nich. Nie umrzyj. Dobra, bo ja delikatnie... Dobra, jedź normalnie, już tak cały czas. Patrzcie, co się dzieje. Jedźcie. Patrzcie, mamkę. Ale... Nie. Jedźcie. Ale nie, wchodź. Czekaj, ale jedźcie, bo jest zobaczyć. Mam tą tureta. Jedź! No dawaj. Nie, błagam, nie! Jedź! Coś tam stało, dobra. Kuba, sorry. Jedź! Nie. Ej, ale to jak ja stałem, to ja byłem aż zdziwiony, nie? Ja zepsułem, sorry. Tym razem Chłopaki, mówiłem do 10 razy, tak? To właśnie mamy 10. Dobra, raz. Uwaga, teraz oficjalne oświadczenie od Ministerstwa YouTube'a. Oficjalne oświadczenie. Przyszło do mnie. Uwaga, napisał mi do 10 razy sztuka albo cing-ciang-ciąg.
Zapomniałeś o końcu, cięć, 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 pałę, ciąg. No, nie zapomniałem, ale wiesz, to był oficjalny list od tego, od prezydenta YouTube'a. No kurde, prezydent Stanów Zjednoczonych. Mnie to rozwaliło, że ja nie spadałem z tego, no nie? Dobra, błagam, gramy normalnie. Ileś minut? 45. A wiecie, chłopaki, że dostarczenie tych ciężarówek to nie musi być już samym końcem misji? Nie, to już będzie, bo to jest tylko przygotowanie. Tak, bo to jest tylko przygotowanie. Nie, no dobra. To jest akurat seria A, czyli zielsko. Nie wiem, co ma do tego jakieś ciężaróweczki, ale lecimy. No mamy zielsko. Robimy, skąd wiesz, co jest w tych ciężaróweczkach? Ale ja już znam to na pamięć, naprawdę, już to okolica to już... Dobra, Kuba, nie pierdź kot, patrz, tam masz ciężarówkę, lecisz. Ja będę dobrze. Twoim turetem, czekaj. Nie, bo to tylko na tizie się da tak trzymać. Na tizie, na matizie. Somebody wants to me, the world is gonna hurt. Za ostro wjeżdżasz, Kuba. Jedźcie już normalnie, proszę. My chyba tego nigdy nie skończymy. A tam nigdy. Ciekawostka jest 23:37. No hejka. Chłopaki, tylko się nie wywróćcie. Właśnie, Kasper. Byłaby szkoda, gdyby ktoś was przypadkiem wjechał. Kurde, zaklinowałem się! Nie. Ale to na pewno nie jest koniec misji, ale się zaklinowałem. Prima prolif? Uważaj, bo się pomylisz. Nie. Nie by tak. Kuba nie jeździ tak na skrót, jedzie normalnie. Please, jedzie. Jest, wjechał. Brawo. Co, wy mnie widzieliście? Tak, staliśmy tutaj i patrzyliśmy na ciebie. Super. Come on. O Jezu, no. Ale nie pójdź tak do przodu, bo tam będziemy musieli ty ci pomóc. Ja proszę sam poradzić, zaraz grałem. Z pierwszej osoby, to spoko wygląda. Wy już mi pomogliście. O Boże. Nie wyglądam z pierwszej osoby. O chłopaki, zepcham sobie traktor ze wzgórza. Nie jeźdź na skróty, Tomek. Tak. To jest Tomek X skrót. Nie, to jest agent Tomek. To jest kto? O! Agent Tomek! Widać, że ktoś tu oglądał odcineczki, no. Nie, Kacper? Tak. Nie, chłopaki, tylko weźcie nie pchajcie, bo rzuciłem granata. No fakt, co on ląduje tak blisko mnie? Jedź powoli, ostrożnie. Nie. Wow, panowie! Aden jedzie, Aden na skróty, jolo. Dobra, git, jest. Ale nie jedziesz więcej na skróty. Jezu, chłopaki, gdzie wy jesteście, dawać. No Kasper, jestem przed tobą, chłopie. Aha, bo to na skróty znowu pychałeś, dobra. Ale wyjedziesz? No przecież, no dobra, co wyjedziesz? Ty zrobiłeś? Musiałem sprawdzić, czy wyjedziesz. A ty? Wal już. No ja wyjadę. Nie. Nie, no, ale bez przesady, jak już nie żyjemy, nie, akurat tam żył jeden. Dobra, jest cud, że się nie wywaliłem. Nie strzelaj aż tak, żeby nie wypchali. Właśnie, bo zaraz na mnie coś wybuchnie i co będzie? Przegram. Właśnie mówię o tym cały czas. No mówiłem, a kto umarł, ten nie żyje. A kto umarł, ten cing, ciąg, ciąg. To jest 10. próba, tak? Tak. Mówiłem, do 10. Jak na razie dobrze idzie. Jak na razie. Ej, już jesteśmy prawie najdalej ze wszystkich prób, nie? Prawie. Nie, tutaj byliśmy już, byliśmy tutaj. Tak, chłopaki, musimy zrobić minimum kilometr w minutę, więc radzę spiąć poślady. Ale to nie jest dużo. No trochę jest. Na takie ciężarówy. Zwłaszcza, że jadę jeszcze pierwszy, obrywam wszystkie kulki na twarz i zaraz umrę. Załóż tę kamizelkę. No, założyłem już dwie. I to pełne. Najlepsze byłoby, gdyby oni jechali pierwsi, a my byśmy sobie po prostu przejeżdżali o tego. No, ale oni mają łaka. Nie, Kuba, nie. Ale wy musicie też trochę szybciej jechać, bo to też naprawdę nie mamy czasu. Widzisz, wiesz, co się dzieje. Ale my dojedziemy na spokojnie, tylko żeby wiesz. Tak. 4 minuty mamy. Jasne. My i tak daleko, więc... Jedź. Jak na razie mamy rekord. Dobra, na spokojnie. To przed wszystko jedzie już, sobie przed na was. Przed nami już wal. Za Kubą chce się dzieje. No, wydaje mi się, że albo nie zdążymy, albo ledwo co zdążymy. Nie, zdążymy. Nie wiem, mi się wydaje, że na ludzie. Tylko musicie jechać tym tempem co ja mniej więcej. Bo ja, jeszcze, tam że coś jest z przodu. Bo ja już jestem 2 km, 2,9 km od celu, więc... No, jesteśmy 3,8. No właśnie.
bo omijaj te samochody. Samy się ominął taką ciężarówką. Nie żyje. Dobra, nice. On już nie żyje, nie szaleć. Bo będzie wybuchł. O halo, bo mnie otoczyły trzy auta i zaraz sobie pewnie umrę. No to po co tak idziesz daleko? No właśnie. Ale cały czas do nich tyłem jedziesz, się ustawiam, żeby mnie po twarzy nie mogli strzelać. Dwa mamy. Tu na razie dobra, pełna kamizelka. No, coś wolno lecą te kilometry. Nie, zdążę, przecież mamy jeszcze 3,30, a mamy 2,8 km do celu. Jest. Ej, weź ich tu wyczyść, proszę. Ale dużo ich. No za co ci mówię, żeby wszystko się na mnie rzuciło. No, no i prawie na mnie to wybuchło. Prawie. O, kolejny. Po gościach, dobra już. Ale to jest przez blokada jakaś. Pomocy! Ajajaj. Pomocy, ojej. Ale gusta. Już myślę, że to jest Kuba. Bo Kuba jest za nami. Dacie radę. Że ja nie, jest ich za dużo. Jedź, 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 jedź. Ty jesteś kierowcą. Z nami jest Kuba, nie? No i fajnie, jedź, 2 km. Jadę, jadę. Jest jadę, idealnie jadę. Jest czasem. Lecę, lecę. Przed nami już. Dwóch jest. Jeden leży. No kurde, dobra, w koła mi strzela, no co on robi? Ten zielony, dobra już. Wyprzeć nas, Kuba. Zielony. No staram dobra, się, nie, ale nie, ja cały czas na maksie jeżdżę, ale... Nice. Jak są dobra, przed nami, przed nami. Dobra, zrobimy to. Ale nie strzelaj, jak jesteś tak blisko, aż tak, żeby fajnie. Dobra, już nie żyją, nice. Dobra, git. 1,7 km. Mamy to. Dojedźmy do celu po prostu. Dobrze, oni... jest! Jest, wygraliśmy. I grałeś się pokojnie, to? Jeszcze nie wygraliśmy. Tak, ja grałem. I co? To nie mówiłem, że zrobimy 10? Ten pierwszy napad? No kojarzę. To tam też były takie ciężarówki, no nie ta jedna do zdobycia no była. Tak, tak, były. Ale co, w jakimś odcinku, czy jak? Nie, to było nie, po prostu fabule. A oglądaliście odcinki z GTA, nasze? Tak. Pewnie, całe dwa chyba. Nie no, jak dwa? Chyba z cztery były. O, to nie wszystko. Jeden ze mną. O, jeden z boostem. A jeden z boost autem tylko. Ja już czekam w garażu. To już dojeżdżamy. O tak. Ale nie, raz też przyleciałem yes. Do siebie helikopterem. Raz. Ale chłopaki, zobaczcie, tylko 10 prób, nic więcej. Tylko. Tak bardzo tylko. Mało. Ale, już nie jedźmy może. Słuchajcie, ja jestem... Kuba, nie wieź do wody. Jezu, nie mam cały czas mówiłem. 10 prób, 10 prób i to zrobimy. Do 10 razy sztuka. I co? Spełniło się? Spełniło się. Jest, bo uważaj, bo to jest blisko wody. Będzie, będzie. Dobra. Nie! Nie, ja... Boże, jak to się wyglądało. Okej. Okay. Kuba, dobra, proszę. Ja już wysiadam. Nie, weź, weź, bo... Ja nie wysiadam. Byś się śmiał, jakbyś teraz zapalił ich auto. Przestań. Czekajcie, ja was... Przyholowałem was trochę. Jest! 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 Nie! Udało się. Zabiłeś. Jest! Ile minut? Dobra, Kasper czyta, Kasper czyta, Kasper czytaj. Rajusku, teraz zacząłem domyskę kawa porządnego zielska. Tak, jarało się jak byłem na studiach. Człowieku, to były odjechane czasy. A teraz, oho. Zapodaję kryształek, rozbieram na kawałki jakieś rady i walę konia do świtu. Trevor mówi mi, że dorosłem. Zajmę się przepakowaniem tego. No chyba, że ktoś zajmie się zabawić z Tiną, nie? Nie? Nie. Dobra, elo. Ach. Ajej, co, się oplułem. Tak, ile to, minut? 53, panowie. Dobra, w takim razie my kończymy ten odcinek. Naprawdę, moi drodzy, nie ma co przedłużać i się teraz bić po mieście, rzucać śnieżkami i tak dalej. Tak więc kończymy. Był z nami dzisiaj Tomasz Rozrzutnik, gnoju. Jak najbardziej. Agent Tomek. Busalon, oczywiście. Do widzenia. No i Casper nie trzeba przedstawiać, bo to jest nasz agent ja Tomek. Ja nie powiedziałem do widzenia, to do widzenia. Tak, agent. Na razie wszystko. Tak, tak więc, moi drodzy, proszę was, napiszcie, co myślicie o takim długim odcinku, bo to jest dla nas bardzo istotne, ponieważ... I o ekipie. No jak nie będzie... O ekipie to wiadomo, tam każdy lubi ekipę. No. Szczerze, zrobilibyśmy tą misję w 15 minut. Z Kasprem? No. Tak, jakbym grał to z Kasprem i z Busem, to na pewno 15 minut. Ej, a ja? No ale Tomasz... Oczywiście agent Tomek musiał być. Tak, dobra, moi drodzy, kończymy już. W takim razie dziękujemy wam za odcinek, napiszcie co myślicie, że jest taki długi. No i moi drodzy, widzimy się już w kolejnych odcinkach, tak więc do kolejnych odcinków. Żegnam was i wy też się możecie pożegnać! Siemanko! Na razie! Siemanko!